Czy to Jurek Owsiak i wszyscy ludzie, którzy wpłacają na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, powinni wspomagać służbę zdrowia? Czy raczej państwo powinno zapewniać te wszystkie potrzeby? Jurek Owsiak dla większości ludzi jest bohaterem, tak jak i również dla mnie. Nazywam się Marianna Schreiber. Mam tego dość! I będę o tym głośno mówić. Oglądajcie program. Za nami 30. finał. Jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas której padł rekord zbiórki na około 140 milionów złotych. A przypomnę tylko, że cały czas trwają licytacje, więc to jeszcze nie koniec. 30 stycznia to dzień, w którym mieliśmy przejrzeć na oczy. Pokazaliśmy, że potrafimy się jednoczyć ponad wszelkimi podziałami. A wiemy, jak bardzo polityka nas poróżniła. Otworzyliśmy serca i pokazaliśmy, że potrafimy czynić dobro. To dobro zapoczątkował niesamowity bohater – Jurek Owsiak. Czy to Jurek Owsiak i wszyscy ludzie, którzy wpłacają na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, powinni wspomagać służbę zdrowia? Czy raczej państwo powinno zapewniać te wszystkie potrzeby? Ale wiem, że jest rzesza ludzi, która dyskredytuje Jurka i wszystkie inicjatywy tej orkiestry. Mam tego dość! Te właśnie osoby mówią, cytuję, że Jurek kradnie, że emanuje naiwnością ludzi, dzięki temu się bogaci. To jest straszne. Mam tego dość! Ci ludzie opowiadają, że Jurek wykorzystuje dzieci do stania na mrozie, do zbierania pieniędzy do puszki, że manipuluje ludźmi, manipuluje dziećmi, wykorzystuje je do swoich celów, żeby się na tym bogacić. Czy wy też nie macie takich tekstów dość? Mam tego dość! Tymczasem co robi Jurek Owsiak? Przez jeden dzień czyni więcej dobra niż zwykły człowiek przez nieraz całe życie. Zebrał przez 29 lat około 1,5 miliarda złotych. Kupuje sprzęt do szpitali, na których jest naklejone serduszko. Oczywiście i wszyscy z niego możemy korzystać. Ale są ludzie, którzy jeszcze mają pretensje, że te serduszka na tych sprzętach widnieją. Czy to nie jest bezczelne? Mam tego dość! Gdyby nie Jurek Owsiak, to przecież tych sprzętów by tam nie było. A nawet jakby były, to byłoby ich tak mało, że często nawet wcześniaków nie można by było uratować. Czy dostarczyć łóżka dla seniorów. I bardzo doceniam ciężką pracę i wysiłek wszystkich ludzi, którzy niosą pomoc i czynią dobro razem z Jurkiem Owsiakiem. Telewizja Polska dostała w ostatnim czasie aż 2 miliardy złotych, ale nie ma pieniędzy na finansowanie szpitali, nie ma pieniędzy na finansowanie sprzętu. Musimy tworzyć alternatywne państwo po to, żeby pomagać dzieciom. Przejrzyjmy na oczy. Tak jak 30 stycznia zatytułowana była zbiórka na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mam tego dość! A co wy sądzicie? Czy to Jurek Owsiak i wszyscy ludzie, którzy wpłacają na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, powinni wspomagać służbę zdrowia? Czy raczej państwo powinno zapewniać te wszystkie potrzeby? Napiszcie w komentarzach. Teraz przeczytam wam jeden z komentarzy odnośnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jaki ostatnio wpadł mi w ręce. Posłuchajcie. Wartość orkiestry polega nie tylko na zbiórce i na pomocy dzieciom. Może w największym stopniu polega na tej corocznej ilustracji tego, jacy moglibyśmy być i jaka Polska mogłaby być, gdyby rządzący odwoływali się wyłącznie do tego, co w nas dobre i co nas łączy. No i właśnie o tym, co nas łączy, to dlaczego tyle nas dzieli? Dlaczego przychodzi taka sytuacja, w której WOŚP jest hejtowany? Ludzie są podzieleni przez to, że wspomagają Orkiestrę Świątecznej Pomocy albo nie wspomagają. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest wykorzystywana do tworzenia sztucznych podziałów. Czy nie myślicie, że ktoś zbija na tym kapitał? Co roku na Owsiaka wylewa się fala hejtu. Jak myślicie dlaczego? Za to, że pomaga i czyni dobro? A co te osoby, które krytykują Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zrobiły? Dla małych dzieci, dla dzieci, które mają problemy ze wzrokiem, dla osób starszych, dla wcześniaków. Podajcie mi przykłady, bo może tylko ja tego nie widzę, ale wiem jedno na pewno, że nie rozumiem tej krytyki. Jak można krytykować człowieka, niewątpliwie bohatera, który pomaga od 30 lat? Mam tego dość! A co wy na to, gdybyśmy od przyszłego roku, wszyscy tego jednego dnia,
bez względu na to, w co kto wierzy, za jaką jest partią, żebyśmy wszyscy nieśli pomoc. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Bardzo Wam dziękuję za około 2000 komentarzy pod moim pierwszym odcinkiem. Pozwolę sobie zacytować kilka z nich. Jasny, prosty język i jasny przekaz, brawo. I właśnie tego bym bardzo chciała dla Was, że to nie są słowa dyplomatycznie ułożone, piękne zdania czy lawirowanie pomiędzy słowami. To jest prosty język, prosta opinia, zwykły, jasny przekaz. I to właśnie zobaczycie w każdym odcinku. A teraz kolejny komentarz. Pełen szacunek dla Pani. Słuchając Pani oświadczenia, przez chwilę myślałem, że śnię. Jeszcze raz dziękuję. To ja Tobie dziękuję za pełne wsparcie i za to, że jesteś ze mną i oglądasz. Jak się domyślacie, no i jak widzicie zresztą, nie wszystkie komentarze są pozytywne. No, na przykład taki. Pan Andrzej pisze: Marianna, doigrasz się. Przyznam szczerze, że zaczynam się bać. No i kolejny. Panie pośle, rozumiem, że to jest komunikat do mojego męża. Współczuję z całego serca i doradzam intercyzę. Drogi panie, co prawda nie mamy jeszcze takiego majątku, żeby się o to bać, ale pożyjemy, zobaczymy. Kolejny, i tutaj przepraszam was z góry za to, że powiem brzydko, ale muszę wam pokazać, co czasami się dzieje w komentarzach. Schreiber, jebnij jej z liścia i wystaw walizki za drzwi. To bardzo głupie babsko. Panie Eustachy, ja zalecam kubek melisy i więcej szacunku do kobiet. I bardzo, ale to bardzo brzydzę się wszelkimi rodzajami przemocy. Niech pan pokaże kulturę w komentarzach. Wiele kobiet to czyta, ogląda. Co sobie o panu pomyślą? Po emisji pierwszego odcinka programu na swoim Instagramie zapytałam was, czego wy macie dość. I chciałabym przytoczyć chociaż dwie wiadomości od was. Pierwsza. Mam dość ogłupiania i skłócania ludzi. Tylko tyle i aż tyle. I druga wiadomość. Mam dość tego, że obywatele co chwila się na coś zrzucają. WOŚP, telefon zaufania, teatr. A jesteśmy ciągle rozkradani przez rządzących. Ja też. Mam tego dość. Już teraz nie mogę się doczekać waszych komentarzy. Piszcie, czego wy macie dość. Co myślicie o orkiestrze? Oglądajcie, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Marianna Schreiber.